Miasto lub gmina to nie drużyna piłkarska i w zarządzaniu nią mniej liczą się wygrane, punkty czy awanse. Co jednak nie oznacza, że krajowym jednostkom samorządu terytorialnego rywalizacja jest całkiem obca. Ta korespondencyjna od lat odbywa się choćby za pośrednictwem cenionego rankingu samorządów ekonomiczno-prawnego dziennika Rzeczpospolita. W jego najnowszej 18 odsłonie Legionowo znów znalazło się w pierwszej dziesiątce wśród polskich gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z 13 miejsca przed rokiem skoczyło teraz aż na 8. To jest absolutny powód do dumy. Po tej dewastacji finansów publicznych, która trwa od lat, a przypieczętowaniem był tak zwany Polski Ład, naprawdę znajdować sposoby, żeby w tych rankingach się utrzymywać, jest coraz trudniej, szczególnie jak się nie ma jakichś pisowskich konotacji. Także na pewno cieszy, na pewno wiarygodna gazeta, bezpłatny konkurs. Takie rankingi są bardzo cenne, no bo pokazują rzeczywisty sposób i stan zarządzania miasta. Zestawienie popularnej rzepy weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Ujmowany jest on w czterech strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i w zakresie jakości zarządzania. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz odpowiedzi podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Krótko mówiąc, nie ma wiele miejsca na manipulowanie liczbami. Byłoby to zresztą szkodliwe i nie miało żadnego sensu. Oczywiście na przykład zadłużając się bardziej i przeznaczając więcej pieniędzy na inwestycje, można byłoby to miejsce podbić dzisiaj, ale pytanie kto przy koszcie pieniądza około 10% teraz rocznym, a jaki będzie, to też nie wiadomo, bo to nie tylko stopy, ale tu WIBOR decyduje, który rośnie. Kto te kredyty spłaci. Niezależnej kapitule rankingu Rzeczpospolitej od lat przewodniczy były premier profesor Jerzy Buzek. Składa się ona z przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, władz publicznych, a także dziennikarzy pisma. W swojej pracy eksperci biorą pod lupę aż pół setki wskaźników, dzięki którym każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska może uzyskać w rankingu maksimum 100 punktów. W tym roku Legionowo zdobyło ich blisko 68, zaledwie niespełna 8, tracąc do ocenionych najwyżej Starachowic. Jego prezydent do kolejnego prestiżowego sukcesu jak zawsze podchodzi jednak z dystansem. Rankingi rankingami, a zdrowy rozsądek, dbałość o bezpieczeństwo finansów miasta i odpowiedzialność za to miasto to jest najważniejsze, tak? Bo nie można sztucznie kreować budżetu, żeby dostać dyplom i jakiś puchar, to byłoby nieodpowiedzialne, ale jeżeli taka spokojna, zrównoważona polityka w Legionowie, która jest prowadzona, jest doceniana przez zewnętrznych ekspertów, to na pewno cieszy mnie i powinno cieszyć i uspokajać mieszkańców. Co do arytmetycznych szczegółów, najwięcej punktów, bo aż 34, można w rzepowym rankingu otrzymać za działania mające wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Do 30 punktów da się natomiast zarobić dzięki zdolnościom samorządu do zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei w kategorii trwałość środowiska kładziony jest nacisk na kwestie związane z ochroną przyrody i dostosowaniem się do zmian klimatycznych. Najniżej, do 10 punktów, wyceniono zaś jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami, ale i w tej konkurencji Legionowo wypadło wzorowo.